No, witam serdecznie moim gościem Kasper Ormiański, drużyna Baspal. Dzień dobry. Kasper, zacznijmy od Twoich statystyk indywidualnych. Widać, że przejście do Baspalu nie było problemem, szybko się zaklimatyzowałeś. Dzisiaj 4 gole od początku sezonu. Chłopaki mówią, że naprawdę fajnie wszedłeś. Dobrze się czujesz w Baspalu? Na pewno, bardzo dobrze mi się tutaj gra z chłopakami. Od początku widać było u nich jakość. Tam na przedsezonowych gierkach też wygrywaliśmy, dobrze się grało, zgrywaliśmy się, no i myślę, że teraz to widać na boisku. Dzisiaj 4 gole, jakie to były bramki? Bardziej indywidualne czy bardziej z gry? Wydaje mi się, że bardziej z gry drużynowo, każda bramka tam gdzieś rozklepane i po prostu dojście do sytuacji ze strzałem, no i bez chłopaków byłoby to niemożliwe oczywiście. Zapewne pierwszy raz grałeś przeciwko drużynie Protel, co możesz powiedzieć o tym zespole? Dobra drużyna, mimo że wynik się wydaje duży, to był taki moment, że doszli nas tam na 2 bramki, no i mogłoby być to niebezpieczne. Jeśli byście strzeli jeszcze jedną bramkę, doszli na kontakt, to na pewno końcówka by była ciężka. Idąc do Baspalu, jakie cele sobie zakładałeś? Na pewno myślę, że pomyśleć tam gdzieś, żeby zająć tą pierwszą trójkę gdzieś tam w tabeli, powalczyć, jak się uda, to powalczyć o pierwsze miejsce, no i wygranie tej ligi. Jako nowicjusz tego zespołu jest osoba, która szczególnie pomaga ci tutaj, czy to w byciu w szatni, czy to w byciu na boisku? Myślę, że każdy, nie ma także jedna osoba. Kuba mnie tu jakby może być ściągnął, ale tak każdy sobie pomaga i na boisku myślę, że to widać. Przez wiele osób jesteś oceniany jako taka, można powiedzieć, perełeczka, ponieważ jesteś młody, ambitny, zdolny i przede wszystkim masz wielkie umiejętności. Dużo osób wróży ci to, że jeżeli będzie w głowie wszystko w porządku, to możesz daleko zajść w tej piłce. No, na pewno. No, najważniejsze to jest grać po prostu na razie, nie patrzeć, co będzie do przodu i cały czas próbować starać się lepszym. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.